Dlaczego Bóg pozostawia nas jeszcze na ziemi? Warum lässt Gott uns noch auf dieser Erde? Jakie są nasze zadania tutaj? Was sind unsere Aufgaben hier? Jak możemy rozpoznać, jakie mamy zadania? Und wie erkennen wir, welche Aufgaben wir haben? Matthäus 28, Vers 19 lesen. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza 28, 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść do Faraona, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. To samo jest powiedziane trochę innymi słowy, 8 rozdział. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Vers 16 am Ende. 2 Mose 8, Vers 16 am Ende. Ja, andere Verse. Da steht Ihnen was, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Jest inna numeracja wierszy, ale te jest... 21. Okej, okay, to jest u nas 8 rozdział, 1 wiersz u nas. Wypuść lud mój, aby mi służył. Ich habe die Verse vorgelesen. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Ja, darum geht's ja, mir. Ja. Sie sollten in der Wüste Gott dienen, das heißt ihm Opfer darbringen. Oni mieli służyć Bogu na pustyni, to znaczy przynosić mu ofiary. Das heißt für uns hier zu bleiben, damit wir Gott anbeten. A dla nas oznacza to, że mamy tutaj pozostać po to, by Boga uwielbiać. Ihm geistliche Schlachten opfern. I jemu przynosić duchowe ofiary. Das eine muss auch warum von uns hier. To jest jeden z powodów, dla których tu jesteśmy. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir hier noch
zurückgelassen worden sind. Ale jest też i inny powód, dla którego tutaj jesteśmy pozostawieni. Paulus hat zwei Briefe nach Ephesus gesandt. Paweł wysłał dwa listy do Efezu. Epheserbrief und list do Efezjan und den ersten Timotheusbrief, weil Timotheus in Ephesus war. I pierwszy list do Tymoteusza, ponieważ w tym czasie Tymoteusz był w Efezie. Und es gab zwei Zielrichtungen, warum er das tat. In I były dwa cele, dlaczego on to uczynił. In den Epheserbrief, das finden wir in Epheser 3, ich denke Kapitel 17, damit Christus in euren Herzen wohnt. Trzeci rozdział, 17 wiersz, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Und das ist das Ziel des Epheserbriefes. To jest cel listu Efezjan. Und das Ziel des ersten Timotheusbriefes finden wir im dritten Kapitel dieses Briefes in Vers 17 oder 15, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes benehmen soll. I w liście do Efezjan celem jest serce, natomiast osiągnięcie serca, natomiast w liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 wiersz, masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym. Und das meine ich jetzt hier, das Haus Gottes, das wird Bethaus auch genannt, und wir sind jetzt zurückgelassen und befinden uns im Haus Gottes. Dom Boży jest nazwany Domem Modlitwy i my jesteśmy pozostawieni w tym Domu Bożym. Und warum? Dlaczego? Jetzt finden wir das im zweiten Kapitel des Briefes an den Timotheus. W drugim rozdziale listu do Tymoteusza. Und dann lesen wir gleich am Anfang. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Jetzt will ich mal, weil es zu lang führen würde. Aber wir haben mit Heiland Gott zu tun, wenn wir dann weiterlesen. Mit Heiland Gott. Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Mamy do czynienia z Bogiem, Zbawicielem. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli i do poznania prawdy przyszli. Und das ist kein Ratschluss Gottes, denn der Ratschluss Gottes kommt immer zustande. I to jest... Das ist ein Ratschluss. Nee, das ist kein Ratschluss. To nie... Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Bóg, to nie jest postanowienie Boże, tylko Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. Das ist kein Ratschluss an dieser Stelle. Der Ratschluss Gottes kommt immer zustande. Bo postanowienie Boże zawsze się spełnia. Und wir wissen, dass nicht alle Menschen errettet werden. A wiemy, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Aber das will Gott. Ale Bóg chce. Und dann, wenn wir mal da weiterlesen zwischen den Versen 3 bis 7, dann finden wir, in welcher Gesinnung wir beten sollen. I od wiersza 3 do 7 mamy napisane, w jakim usposobieniu mamy się modlić. Und darum bist du hier auf dieser Erde. I też dlatego jesteś tutaj na tej ziemi. Dass, wenn du mal jetzt jemanden kennst, meinetwegen in deiner Nachbarschaft oder in der Schule. Jeśli znasz kogoś, kto jest w twoim otoczeniu, czy to w szkole, czy w pracy. Und betest für ihn und irgendwann merkst du, das hat keinen Sinn. Das tut sich nichts, das wird nur noch schlimmer. I modlisz się za niego i stwierdzasz, że to nie ma sensu, bo jest coraz gorzej. Dann hast du vergessen, dass du den Heiland Gott vertrittst. Auf dieser Erde. To zapominasz o tym, że ty jesteś, czy zastępujesz niejako tego Boga Zbawiciela tutaj na tej ziemi. Denn Gott will. Bo Bóg das chce. Alle und deshalb finden wir dort, dass, dass der Sohn Gottes, also Mensch Christus jest, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Ten, który dał się jako okup za wielu. Aber der Mensch muss natürlich auch wollen. Ale człowiek musi też chcieć.
Wir haben ja unter anderem die Frage gestellt, was sind unsere Aufgaben hier und wie erkenne ich, welche Aufgaben wir haben. Zadaliśmy pytanie, jakie są nasze zadania i jak rozpoznać, jakie mamy te, jakie mamy zadania. Eine Aufgabe haben wir gehört, dass wir Zeugen für das Evangelium sein sollen. Po jednym zadaniu słyszeliśmy, że mamy być świadkami Ewangelii. Vielleicht kann man einen zweiten großen Bereich von Aufgaben noch hinzutun. Być może można jeszcze taką drugą sferę zadań dodać. Das ist der Dienst an unseren Geschwistern in der Versammlung. To jest służba wobec wierzących czy współbraci w zgromadzeniu. Und die Frage ist, welche Aufgaben oder wie erkenne ich, welche Aufgabe ich habe, ist nach meinem Verständnis nicht ganz richtig gestellt. I pytanie, jak ja rozpoznam, w jakie ja to mam zadanie wśród wierzących, to pytanie według mojego rozeznania jest nie całkiem dobrze zadane. Deshalb nicht, weil sie mich in einen gewissen Zwang führt. Nie dlatego, że, ponieważ to pytanie jakby wprowadza mnie w pewien przymus. Und ich mich immer frage, bin ich jetzt meiner Aufgabe gerecht? I ja zawsze się wtedy będę pytał, czy ja zadośćuczyniłem mojemu zadaniu. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns anders führt. Mam wrażenie, że Pan prowadzi nas inaczej. Er sagt, on mówi, pozostańcie we mnie. Bleibt in mir, das heißt, habt ihr enge Gemeinschaft mit mir. To znaczy, miejcie ścisłą społeczność ze mną. Und habt dann ein offenes Ohr und ein offenes Auge für Aufgaben, die vielleicht vor euren Füßen liegen. I następnie miejcie otwarte oczy i uszy na te zadania, które Pan kładzie nam przed nasze stopy. Und ich will jetzt mal drei Stellen lesen, wo Aufgaben genannt werden, die ganz klein sind. I chciałbym teraz trzy miejsca przeczytać, które w naszych oczach są, wydają się być bardzo małymi, die Gott wertet. I które jednak Bóg docenia. Pierwsze miejsce jest w 1 Koryntian 16 rozdziale, wiersz 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass der Erstling von Achaia ist und dass sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet hat. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achaii i że poświęcili się służbie dla świętych. Er hat in seinem Herzen, ich möchte den Gläubigen dienen. On miał w swoim sercu to pragnienie, że chce służyć wierzącym. Und das führt uns dann in Aufgaben, die wir sehen. I to wtedy prowadzi nas w zadania, które zauważamy, zobaczymy. Und darin wachsen wir. I w tym wzrastamy. Und wenn unser Herz fest ist, kann der Herr uns auch für größere Aufgaben gebrauchen. Jeśli nasze serce będzie stałe, stabilne, to Pan będzie w stanie nas użyć dla większych zadań. Und um zu beweisen, dass der Herr das Herz ansieht, lese ich aus 2. Korinther 8. A teraz z 2. Koryntian 8 czytam, aby udowodnić, że Pan patrzy na serce. Da geht es darum, dass eine Geldgabe an die Gläubigen in Judäa gesandt wird. Tam chodzi o to, że dar pieniężny jest przesłany do wierzących w Judei. Paulus hatte Titus damit beauftragt. Paweł zlecił to zadanie Tytusowi. Und dann lesen wir Vers 18. I czytamy wiersz 18. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen verbreitet ist. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Das heißt, er hatte ein gutes Zeugnis, das wird noch nicht einmal sein Name genannt. To znaczy, on miał dobre świadectwo, nawet jego imię nie jest wymienione. Aber er hat sich für diesen Dienst zur Verfügung gestellt. Ale on jakby sam ochotnie dał się użyć do tej służby. Das ist das, was ich meine mit einem offenen Herzen und einem offenen Blick zu sehen, was kann ich tun. To mam na myśli, mówiąc o tym otwartym spojrzeniu i otwartym sercu, patrząc na to, co ja mogę uczynić. Eine dritte Stelle noch und dann höre ich auf. 2. Timotheus 1. I trzecie miejsce, i potem już zakończę, to jest 2. Tymoteusza, 1. rozdział. Vers 16. Wiersz 16. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit. Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Pan okaże miłosierdzie domowi Onezefora, bo mnie często pokrzepiał, a więców moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Wir vergleichen oft
Dienste, die nach außen sichtbar sind. My często porównujemy służby, które na zewnątrz są widoczne. Vielleicht große Evangelisten wie Paulus. Być może jacyś wielcy ewangeliści jak Paweł. Aber der Herr sieht diese Dienste, die im Verborgenen sind. Ale Pan widzi te usługiwania czy służby, które są w ukryciu. Und er sieht vor allen Dingen unser Herz an. I on przede wszystkim patrzy na nasze serce. Und wenn das darauf gerichtet ist, dem Herrn zu dienen, jeśli ono jest skierowane na to, aby służyć Panu, dann zeigt er uns Aufgaben genug. To on pokaże nam wystarczająco dużo zadań. Jeżeli ktoś nadal się pyta, jak może w tych najprostszych służbach rozpocząć właśnie służyć, rozpocząć służbę dla Boga, wenn jemand sich weiterhin noch fragt, wie kann er einen Dienst für den Herrn beginnen? W tych najmniejszych rzeczach, in diesen kleinsten Dingen. Bóg nas stworzył bardzo różnych. Gott hat uns sehr verschieden geschaffen. I zastanów się, jaki talent dał tobie szczególny może. Und denk mal darüber nach, welches Talent dir vielleicht der Herr im Besonderen gegeben hat. I w modlitwie przed nim zastanów się, w jaki sposób, używając właśnie tego szczególnego daru, możesz Jego uwielbić, głosić Ewangelię, czy też służyć innym wierzącym. Und im Gebet kannst du den Herrn fragen, wie du eben diese Gabe nutzen kannst, indem du vielleicht das Evangelium verkündigst oder eben dem Herrn unter den Gläubigen dienst.